mnie przeczepało. Muszę olej zmienić w przednich lagach, bo jest za twardej trasy panowaniem z kierownicą. O jesteś, chodzę się. Trochę za wysoki wiek, czwórka. Teraz jakieś. Sprawdzimy, jak daje radę. Mam mało paliwa, nie chcę zobaczyć na torze męczyć. Leżą, tutaj nikt nic nie robi, nie? W tych paryjach. O, jak tam, wszędzie
drzewo leży, no a nie każą nawet tymi parajami jeść. Masakra. Zobaczymy, jak sobie MRF da radę. Pierw pojedziemy na ten łatwiejszy, a potem tutaj taki stromy jest. Coście w zimie widzieli na odcinku jednym. To mi RCK wyrzucił w powietrze. O. Nie mówcie, że... Nie mówcie, że sucho baku. O. Coś tam jeszcze chlupocze, powinienem wyjechać. Dobra, jedziemy, szkoda paliwa. Coś mi się wydaje, że paliwo się kończy. Wyjechałbym na tą górę. Poniewierało mi to. Kurde no. Tak jest, jak się kurde dużo jeździ tam, gdzie nie trzeba. Mało paliwa. Niestety musimy się wracać. Kurcze no. Nie no, kurde no. Teraz są zajebane. Prawda. Teraz są zajebane sprawę. Brakło mi paliwa. Pan MRF pojechał sobie, dla? Z pustym bakiem. Czy ty to widzisz? Pierdolona mać! Teraz jak ja stąd wyjadę? Nie ma paliwa. Nie ma paliwa. Dobra, to będzie na tyle z odcinka. Ja muszę pod tą górę. Jakoś pita wyjechać.
A few moments later. Speedbike może jest lekki, ale kółka ma małe. Odpalaj. Proszę cię, odpalaj. Kurwa, pochamię sobie teraz trochę. Kurde, udało się naprawdę. Tego się nie spodziewałem, tak daleko dojechać. Puch, zalało się trochę do gaźnika. Przechylimy teraz leczko, żeby się gaźnika nie wydało. Może się jeszcze wleje coś po drodze. Więc może uda się go jeszcze odpalić. Tu będę miał zaraz górki, więc dużo się nie martwię. Potem tylko prosto. Dobry trening na zawody kondycyjny. Oj, jak dawno mi paliwa nie brakło. Została nam górka, żeby z niej zjechać. Krajobrazy ładne, nie zobaczycie tego na tej kamerce gównianej, bo ona nie nagrywa dobrze panoramy. W sensie nie widać dobrze, bo wszystko pomniejsza. Może kiedy kupię jakąś lepszą kamerkę, jakąś lustrzankę albo coś, żeby porobić ładne zdjęcia, krajobrazy, ogólnie motorów mojego pitbike ridera, jakieś ujęcia na tapetę, tak żeby coś było. No, zbroję musiałem ściągnąć, bo się normalnie nie dało wytrzymać od tego pchania. Ale powiem wam, to jedno fajne, co jest w speedbike'ach, są naprawdę lekkie. No i takie pchanie pod górki, oczywiście nie przez nie wiadomo jakie gałązki, jest mało problematyczne, tak wam powiem. Fajnie, mam nowe łożyska w kołach, powymieniałem. Wszystko się fajnie, zarąbiście, lekko. Jeżdżę na polskich łożyskach, jakby co. Na polskich łożyskach mam koła. Zobaczymy, ile wytrzymają. Ale zazwyczaj kupowałem, bo są tanie. I tanie, a za to długo wytrzymują. Kolejne. Długo wytrzymują. I tak się, tak szybko nie siadają. Więc to co daje za te łożyska, dwa lata, to śmieszne koszta. Zaś krajobrazy. No jak fajnie woda. Fajnie. Jedziemy, jedziemy. Grawitacyjnie. Nie wiem naprawdę gdzie pojeździć, no ale... Ludzie są niektórzy, to przez kurwy syny po prostu. No i po takiej pary i kurde, po potoczku nie można przejechać, bo wodę brudzisz. Ale dopiero.
teraz był ciemny. Ale pojedziemy asfaltem. Nie wiem, ja z takim akcentem i udanym wypadem kolejnym żegnam się z wami. 3, 2, 1, go!